Szanowni Państwo, dzisiaj zahaczymy kwestię inflant. Inflanty dziś ogólnie jako pojęcie oczywiście są znane, ale w świadomości potocznej bardzo rzadko jakby istnieje takie skojarzenie z dzisiejszymi terenami, na których kiedyś się znajdowały, to znaczy z dzisiejszymi Łotwą i Estonią, a również dosyć mała jest świadomość tego, że w południowych Inflantach, znaczy w tej części Księstwa Kurlandzkiego, były tereny etnicznie związane z kulturą polską i to również tereny katolickie. Dlatego warto zwrócić właśnie uwagę na kwestię Inflant i zaraz to zrobimy. Kraj przez Polaków nazywany Inflantami po łacinie Livonie. Po łotewsku Widzemy, po niemiecku Livland, obejmował przestrzeń mil kwadratowych 1092 i graniczył na północ położoną przy Zatoce Fińskiej Estonią, dziś gubernia Rewelska, na wschód z jeziorem Peipus, ziemią pskowską i województwem połockim, na południe z Kurlandią i Semigalią, zachód z Morzem Bałtyckim, a właściwie tylko Zatoką Rygską. Granicę Inflant południową od Kurlandii, począwszy od miasta litewskiego Drui, stanowiła na długości około mil 30 rzeka Dźwina, a tylko okolice jej ujścia do Zatoki Rygskiej po obu brzegach tej rzeki były inflanckie. Lud tej krainy, zwłaszcza ku południowi nad rzekami Dźwiną i dopływem Wikszton, jest szczepem litewskim i nosi nazwę Łotyszów. Język jego, jakkolwiek pobratymczy, różni się jednak znacznie od litewskiego, tak na przykład jak polski od rosyjskiego. A to z powodu zetknięcia się Łotyszów z Sinami i pomieszania tych plemion w środkowych i północnych Inflantach. Kraj powyższy wraz z Kurlandią to jest ziemia na południe Zatoki Rygskiej, Inflant Dźwiny od Bałtyku pod Dyneburg i Druje, ciągnącą się od wieku XIII, podlegał niemieckiemu zakonowi rycerzy mieczowych. Założony ten zakon został w czasie wojen krzyżowych i osiedlony tutaj w celu zwalczania bałwochwalstwa, to znaczy pogaństwa. Gdy jednak wobec trzech potężnych sąsiadów, Szwecji, Moskwy i Polski, utrzymanie niezawisłości państwa nadbałtyckiego pozbawionego narodowych podstaw bytu stało się rzeczą bardzo trudną, gdy Estonia, oderwawszy się od Inflant, oddała się w poddaństwo Szwecji, gdy wdanie się cesarza Ferdynanda I do cara Iwana II nie wzięło pomyślnego skutku, nic już nie pozostawało mistrzowi Gotthardowi Kettlerowi i stanom inflanckim, jeno szukać ratunku króla polskiego. Jakoż Kettler poddał dobrowolnie, za zgodą miast i rycerstwa Inflanty, Zygmuntowi Augustowi aktem uroczystym w Wilnie dnia 28 listopada 1561 roku dokonanym, zapewniwszy sobie panowanie nad Kurlandią i Semigalią jako nadlennym księstwa Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Tegoż roku 26 grudnia na Sejmie Grodzieńskim Zygmunt August wiekuistą Unię Inflant z Litwą stwierdził, nadając tymże przywilejem ziemi inflanckiej tytuł księstwa i herb, Gryfa białego, wspiętego na przednie nogi w czerwonym polu z koroną złotą na głowie, trzymającego miecz dobyty u podniesionej nogi prawej, mającego na piersi związane litery imion królewskich S.A. Gryf miał być nadany na pamiątkę herbu Jana Hieronima Chodkiewicza, administratora Inflant, który w sprawie połączenia ich z Rzeczpospolitą wielkie położył zasługi. Wypadek ten stał się następnie powodem do krwawej i długiej walki o posiadanie Inflant między Polską a carami Moskwy, potem Szwecją. Oręż Stefana Batorego zdołał osiągnąć Inflanty stanowczo, które podzielone po traktacie roku 1582 na trzy województwa: Derbskie, czyli Drpackie, Wendeńskie i Parnawskie. Wendeń założono katedrę katolicką w miejsce arcybiskupstwa ryskiego i biskupów Derbskiego i Parnawskiego, których duchowieństwo przed niedawnym czasem przyjęło luteranizm i ludowi takowe narzuciło. Miasto powyższe przez starych autorów niemieckich zwane Wende, u polskich niekiedy Wenda, u Łotyszów Kiś, po estońsku Wennolin, leżało o 13 mil od Rygi, w pobliżu lewego brzegu rzeki A, zwanej inaczej Gawią, i było z dawna rezydencją, czyli stolicą rycerzy mieczowych. Wobec niesłychanej pożądliwości sąsiadów na Inflanty utrzymanie się Polski przy tym kraju narażało ją na ciągłe wielkie wojny i nawet pomimo zwycięstw Zamoyskiego i Chodkiewicza stało się rzeczą wątpliwą. Tym bardziej, że za Jana Kazimierza, gdy klęski i niepowodzenia ze wszystkich stron zwaliły się na Rzeczpospolitą, kwestia Unii Inflanckiej została prawem silniejszego rozwiązana. Jakoż traktat oliwski roku 1660 zwrócił Polsce tylko południowy kraniec Inflant między Dźwiną, Ewikszton i województwem połockim położony. Z ogólnej przestrzeni Inflant około 1000
100 mil kwadratowych wynoszący, pozostała przy Polsce około część ich piąta na 209 mil kwadratowych obliczana, a właściwie około 230-240 rozległa resztę zatrzymała Szwecja. Część szlachty w Inflantach Polskich pochodzi z rodów niemieckiego rycerstwa, mieczowców, jak Borch, Plater, Hilzen, Cyberg, Weissenhof, Tyzenhaus, Grotus, Moll, Denhof, Reitan, Manteuffel i inni. Druga część, jak Szadurscy, Karnicy, Bienisławscy, Sokolowscy, Kublicy, Wereszczyńscy i tak dalej, należała do tych rodzin polskich, które zasługi dla kraju trzymały tu nadania, albo też z Litwy tu osiadły. Gdy podczas wojen za Jana Kazimierza kraj cały leżał w gruzach, szlachta inflancka, jak twierdził Hilzen, dla sejmików i obrad swoich była przymuszona szukać miejsca aż w Pozwolu na Litwie w powiecie upickim. Dziś rozmawiamy o inflantach, ale jeszcze oddzielną uwagę zwrócimy na Kurlandię i to będzie następna audycja. Mówiąc o losie Inflant, znaczy zasadniczym, trzeba powiedzieć, że nie do końca zgadzam się z autorem książki Zygmuntem Glogerem, bo widzi on w utracie przez zakon kawalerów mieczowych niepodległości tylko wątki, tak bym określił to, światowe. Natomiast mnie jako katolika bardziej interesują również wątki, można tak to określić, wiarowyznawcze, tak bym to ujął, bo jasne jest, że najgorszym, co może spotkać człowieka, jest utrata wiary katolickiej, mianowicie to przypadło, ten los przypadł tym kawalerom mieczowym, którzy znaczy kosztem swej przysięgi zakonnej dobyli, tak bym to określił, status osób świeckich. Jest to dla nich niewątpliwie katastrofa duchowa, życiowa, ale jeśli popatrzeć z innej strony na tą sytuację, to widzimy również dobrą część tego działania w tym, że ogólnie wiara katolicka w Inflantach, póki w tych częściach, które pozostały po stronie Rzeczypospolitej Obojga Narodów, wiara katolicka została zachowana. I oczywiście dla ludu lokalnego to było niewątpliwym dobrodziejstwem. Dziękuję za uwagę. Szczęść Boże.